Cześć, witajcie. Witajcie, kochani. Znowu rozpoczynamy tydzień, w którym wbrew zapowiedziom nie jest aż tak dużo premier, jak mogłoby się zdawać. Mamy niewiele nowych smartfonów. W katalogu pojawiło się troszeczkę więcej niż dzisiaj będziemy o nich mówić, ale pojawiły się nadal na zasadzie plotek, co prawda pewnych, ale zacznijmy od tego, co jest mniej więcej pewne. Tak, bo chyba najciekawszym jak dotąd premierą, bo naprawdę w tym tygodniu mało co się działo, jeżeli chodzi o takie oficjalne premiery. To jest Motorola Moto G Stylus w wersji 2022. Nie mylić z wcześniejszymi, bo już są trzy telefony o tej nazwie rocznikowo, bo mamy 21 i tak dalej. Ten telefon na razie pokazał się w Stanach. No i tak żartobliwie wszyscy się śmieją, że jest to pierwszy smartfon z rysikiem w tym roku. Wyprzedzili Samsunga. No wyprzedzili, bo pokazali faktycznie smartfon z rysikiem, przy czym jest to budżetowa konstrukcja. W Stanach ten telefon kosztuje $300, czyli niecałe 1200 zł na ten moment. Do wyboru Amerykanie mają dwa kolory. Można go kupić już u tamtejszych operatorów z ofertami, także myślę, że jakoś to chwyci. Smartfon bazuje na MediaTeku Helio G88. Ma do tego 6 giga RAM-u i 128 giga pamięci wewnętrznej, aczkolwiek mogą być jeszcze inne wersje, bo to co prawda podaje oficjalnie Motorola, ale gdzieś tam u operatora mignęło mi się też, że jest 4 giga RAM-u na przykład. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby była jeszcze wersja 4,64. Jest gniazdko na microSD, wyświetlacz jest niestety IPS-owy, ale za to 6,8 cala przy Full HD, no powiedzmy, że jest całkiem ok, z odświeżeniem 90 Hz i tak jak powiedziałem, ze wsparciem dla rysika, no bo to jest stylus. Co jeszcze ma Motka? No, ma akumulator 5000 mAh, czyli taki zupełnie typowy dla Motorola, ale nie zauważyłem nigdzie informacji o szybkim ładowaniu. Zdaje się, że jest 10. A ma 5000 mAh, ale za to ładowanie 10-watowe. No, zapomnieli o ładowaniu szybkim. Jeżeli chodzi o aparaty, to w zasadzie taki na tą chwilę standard, bo mamy 16 z przodu, a z tyłu 50, plus 8 szerokie, plus dwójeczka do makro, zdaje się, o ile dobrze pamiętam. Tak. Makro. Znaczy, ona jest do rozmywania tła, zdaje się. Telefon jest taki średnio ciekawy tak naprawdę, chyba że wziąć pod uwagę cenę. No, ona w Stanach Zjednoczonych nie jest jakaś wygórowana. A telefonik jest rzeczywiście niszowy, dlatego że przeznaczony głównie dla tych, którzy rzeczywiście lubią po prostu machać rysikiem po ekranie. I wtedy to ma jakiś sens, tak? Nie wiem niestety, bo nie ja go robiłem, gdzie on ten rysik, czy on ma go chowanego gdzieś, ale podejrzewam, że tak. Ty widziałeś? Tak, jest chowany. W oprogramowaniu jeszcze dodali tam kilka apek, które wykorzystują ten rysik, tam jakiś szkicownik, coś w tym rodzaju. No po to, żeby ten potencjał, skoro już dali rysik, żeby to jakoś tam ograć i wykorzystać. Przy czym, no pamiętajcie, to nie jest Note, to jest raczej budżetowa konstrukcja, tyle że z rysikiem. Także czemużby nie? Niech będą sobie dwa telefony z rysikiem, tańszy i droższy, podług potrzeb klienta i starczy chyba. Nie? Jako tańsza alternatywa dla Note'a wydaje się mieć sens. Kwestia tego, jak to działa. Myśmy nie mieli okazji, prawdopodobnie no, nie będziemy Note'y, mieli okazji. Do nas nie docierają niestety. Przetestować, no. ale gdyby działała nawet jak na tę konfigurację sprzętową, o której Adam mówił, gdyby działała sensownie, czemu nie? Ja jestem, no tak. Im więcej jakby możliwości na rynku, tym fajniej dla konsumenta. To jest okej. Tak, trochę mało mówię o tym rysiku, bo tam nie doszukałem się stopni nacisku, on rozpoznaje. Zatem myślę, że to jest taki rysik o bardzo, bardzo podstawowych możliwościach. To nie jest ten rysik, który znamy z Samsungów, co nam tańczy, śpiewa, recytuje, ma Bluetootha i gotuje, nie? Tak, to też mi się tak zdaje. Druga dosyć duża premiera, chociaż u nas jeszcze właściwie nie, bo w globalu zdaje się jeszcze nie widać tych telefonów, ale w Indiach to Oppo 7 i Oppo Reno 7 i Oppo Reno 7 Pro. Co prawda my mamy już te smartfony, to znaczy one miały premierę w Chinach i te indyjskie jakby zapowiadają premierę globalną.
Natomiast ja poszukałem i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o wersję Pro, to ja nie znalazłem żadnych różnic. Nie, Wersja nie. Pro indyjska wydaje się identyczna jak ta chińska, w związku z tym ja w katalogu technikalia, wybaczcie, dopisałem po prostu oznaczenie literowo-cyfrowe wersji indyjskiej do wersji chińskiej, ponieważ, no mówię, nie ma nie widać, specyfikacji tak, zgadza żadnej się. różnicy po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o wersję Renault 7 albo Renault 7 5G, jak wolicie, to te różnice już tutaj są. Poza różnicami wielkości jest inny procesor, bo jest Dimensity 900, jest również AMOLED, tak jak w tej wersji chińskiej, też 6,4 cala, też pracujący w Full HD i z Corning Gorilla Glass 5 i przy 90 Hz, ale właśnie te wymiary i w procesor główny, bo aparaty fotograficzne również pozostają identyczne. Tak. Właśnie nie potrafię wymyśleć, skąd się bierze zmiana wymiarów, no ale dobra, może się któryś edytor... Ja też właśnie nie do końca wiem, bo wyświetlacz wydaje się taki sam. Prawda, wymiary się specjalnie teoretycznie nie powinny zmienić, bo ekran ma tą samą przekątną. Wygląd telefonu też jakoś tam dramatycznie się nie zmienił, przynajmniej ja, no dobra, ja już jestem starszy i może nie dowidzę czegoś. Natomiast na pewno procek jest inny. Ceny, wiecie co, ja ceny indyjskie... A, jeszcze jedno, przepraszam Adaś, ładowanie. Tak. Ładowanie dlatego, że w tej chińskiej wersji było 60-watowe, to jest 65. Minimalna różnica, no tak, ale jest. Tak, w obu dodajmy 65. Ceny przeliczyłem, aczkolwiek te ceny, powiem szczerze, nie należy się do nich przywiązać, bo to są ceny z Indii. W każdym razie model Pro wychodzi jakieś 200 z groszami, tam powiedzmy do 250, natomiast model bazowy to 1540 zł, ale podkreślam, tu jeszcze trzeba dowalić podatek, więc jeszcze, no nie chcę być pesymistą, ale na tą chwilę to już bym po 500 do każdego dorzucał chyba, jeżeli chodzi o nasze ceny. Nie wiem dokładnie, kiedy to przyjedzie do nas. Podobno, podkreślam podobno, bo tylko tak słyszałem, jakoś wiosną, tam w okolicach marca, kwietnia, ale no dobra, to jest taka sekuracja. Nie, natomiast tak jak Jacek słusznie zauważył, skoro są w Indiach, to w zasadzie można już mówić o premierze globalnej, bo zazwyczaj tak jest, że jak są Indie, to zaraz po Indiach leci na cały świat. Natomiast próbuję sobie przypomnieć, czy to było w przypadku Oppo, czy na przykład nie Xiaomi albo Realme. W każdym razie może się jeszcze okazać, że wersja globalna, ta, która trafi do Europy, Stanów, etc., będzie jeszcze inna niż ta indyjska, bo to już się zdarzało też w historii. Tak, to jest jak najbardziej możliwe. To właśnie dlatego warto... z chińskich producentów, tylko kurczę, nie pamiętam teraz, kto taki numer odwinął, ale nie wiem, czy nie Oppo właśnie. To jest możliwe dlatego, że wszyscy z nich mogli odwinąć taki numer. Ja to, tak jak pamiętam, dokładanie do katalogu różnych modeli, to się po prostu zdarza. To się po prostu zdarza. Tak, no stąd u nas w katalogu czasem są modele z różnymi dopiskami, na przykład coś tam India, bo po prostu model jest pod tą samą nazwą, występuje w trzech wersjach na przykład, globalnej. Tak, a do tego nie zawsze jest możliwość znalezienia dodatkowego oznaczenia. Poza tym te dodatkowe oznaczenia na przykład w przypadku Xiaomi w nazwie nic nie mówią, bo tam jest tyle literek i cyferek dziwnych. No tak. Tam, gdzie to jest konsekwentne, tam, gdzie są, nie wiem, literki, cyferki, no tak, no oddzielnie, tak tam się daje, tak jak w przypadku Oppo. Ten Renault 7 to jest CPH2371, tak? Tak. I to wiadomo, że jest indyjski, a w nazwach alternatywnych wtedy dodaje rzeczywiście, że to jest Renault 7 India na przykład, tak, tak. Żeby było bardziej... I tutaj właśnie no jakby też podkreślamy dla wszystkich, którzy będą chcieli Jacka poprawiać, że Renault 7 to jest ten, bez dopiska to jest ten chiński, natomiast cokolwiek się pojawi z tym dodatkowym dopiskiem, z oznaczeniem, to są te wersje właśnie lokalne. Akurat... To znaczy na teraz, bo jeżeli na przykład wersja globalna będzie się różniła, to ja postaram się, żeby pod Renault 7 była wersja globalna po prostu, a chińską przesunąć. Ale to wiemy jak będzie, tak? Oznaczeniem. Nie wiadomo jak będzie dokładnie. To jak będzie, to będziemy o tym mówić, bo na pewno odnotujemy europejską premierę od Renault 7, także spokojnie. Pierdółki, które do tego wyskoczyły, bo to są naprawdę tak, słuchajcie, tak naprawdę główne premiery mijającego tygodnia, tak, ta Motorola i te dwa Oppo indyjskie. Więc premier takich istotnych, no. Tak poza tym jest na przykład Gioni, o którym wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, bo teraz już go widać ze specyfikacją.
Gioni nazywa się G13 Pro, a jest charakterystyczny ze względu na iPhone'owy układ aparatów fotograficznych z tyłu. Tak, to i jest. wielkiego notcha z przodu. No to jest jakiś dramat, bo na przykład no, ten notch kompletnie był niepotrzebny, bo mogli dać kropelkę, zupełnie by wystarczyła. Bo nie podobają mi się takie nawiązania. Mówcie, co chcecie. No, to jest ogromny notch dla aparatu 5 megapikseli, w związku z tym, no sorry. Nie wiem po co. Dokładnie, bo w ogóle specyfikacja, no telefon wygląda trochę jak iPhone, natomiast pod względem specyfikacji to nie jest iPhone, to jest jakieś mój wodorosty po prostu. No bo co my tam mamy? Mamy Unisoka. Bateria o pojemności takiej, że tylko musisz się zapłakać. No jest 3500, tak? Co to za bateria? No, ekranik HD+, 6,2 cala, prawie 6,3. 4 giga RAM-u. Z pamięciami jest bardzo zabawna sytuacja, bo mamy albo 32, czyli z zupełnie dolnej półki, albo całkiem przyzwoite 128. Nie, to po prostu jak przypominam sobie to dawne smartfony Gioni, które no nieraz mieliśmy okazję oglądać, a nawet używać, co prawda pod innymi markami, ale nadal, to jakieś qui pro quo po prostu. No, nie mam słów. Ja sobie tak myślę, że dla nabywcy, który nie dysponuje grubym portfelem, to jest fajna rzecz, bo on ładnie wygląda, ma ładną budowę. Ona wygląda na renderach jak metalowa. Nie sądzę, że była metalowa, ale któż to wie w końcu. Nie, Jacek, no nie ma opcji. No tak, ale wygląda jak metalowa, ładnie się tak błyszczy. Globalnie ładnie wygląda. W związku z tym dla kogoś, kto nie dysponuje grubym portfelem, a chce mieć ładną komórkę, no to jest ładny smartfon, tylko że niestety nie oferuje zbyt wiele, głównie właśnie przez najwęższym gardłem jest Unisoc, bo jeśli chodzi o RAM, tam jest te 4 giga, jeżeli weźmiemy 128-gigową pamięć, ale naprawdę nikomu nie polecam, również tym, którzy kupują smartfony w chińskich sieciach sprzedażowych, bo ten Unisoc T310 to nie jest dobre rokowanie na pełną wydajność smartfona. Nie, poza tym ja takie mam, nie wiem, wewnętrzne przeczucie, że on wcale nie będzie finalnie wyglądał tak jak na tych renderach, bo na renderach rzeczywiście... Tak, to jest bardzo możliwe, bo rendery są trochę takie jak zdjęcia właśnie w chińskich serwisach sprzedażowych, takich, w których Polacy kupują. Zdjęcia albo rendery mogą przedstawiać albo zupełnie nie przedstawiać tego, co zostanie przysłane w paczce. W związku z tym lepiej uważać. No to mówię, no to jest jak z modelkami traktowanymi Photoshopem. No to jest mniej więcej to samo. Smartfonom też to robią. Drugi smartfonik, który pojawił się w mijającym tygodniu z tych takich troszeczkę bardziej budżetowych, to jest TCL 305. TCL 305 wylądował w katalogu troszeczkę wcześniej, myśmy o nim tak średnio mówili, dlatego że jeszcze nie było oficjalnej specyfikacji. W tej chwili już jest oficjalna, możemy powiedzieć. Tani smartfonik oparty na Helio A22 z baterią 5000 mAh, Androidem 11 Go i to, jak wiecie, już nie zapowiada fajnych pamięci, a pamięć RAM to jest 2 giga. 2 giga, proszę. I tu chyba może... Nawet Android Go nie bardzo pomoże, nawet jeżeli Alcatel nie dopakował tam jakiegoś niesamowicie szkodliwego oprogramowania, które system wstrzymuje. Nie, to 2 giga na dzisiaj nie. Nie ma racji bytu taki telefon. Na pocieszenie powiem wam, że TCL szykuje jeszcze 4 inne modele o wyższych numerkach, bo na przykład kolejny będzie 306, więc jest szansa, że te telefony będą trafić trochę... Ta 306 ma, zdaje się, 4 giga RAM-u, jeżeli dobrze pamiętam. W tej chwili nie bardzo, ale tak mi się zdaje, że 4 giga już ma. W każdym razie to są telefony na Stany, tam dla tamtejszych operatorów i miejmy nadzieję, że TCL nie będzie próbował tego u nas sprzedawać, bo chyba nie ma po co. Nie, ja sobie nie wyobrażam po prostu. Kolejna rzecz, która też w mijającym tygodniu wyskoczyła, to... Kolejna wersja Y33S Vivo tym razem. To jest wersja operatorska chińska. Do nas nie dotrze ten smartfon. Mówimy o nim właściwie jako ciekawostce. No tak. Tym bardziej, że specyfikacja jest całkiem fajna. To jest smartfonik 5G, ma baterię 5000 mAh.
Ma fajny wyświetlacz 6,5 cala, ale niestety tylko w HD pracujący. Pamięci troszeczkę lepsze niż w przypadku tego TCL-a, bo 4, 6, 8, jeśli chodzi o RAM i 128, tylko jeden tier pamięci flash. 13 megapikseli z tyłu plus dwójka do makro i z przodu 8 megapikseli. To właściwie wszystko na temat tego smartfonu. Nie dotrze do nas, nie znajdziecie. Gdybyście znaleźli o tym symbolu nawet w chińskich sklepach, kupujcie, bo to jest wersja operatorska i to raczej nie będzie u nas działało, chyba że po przeflaszowaniu oczywiście, bo wszystko można zmusić do działania, ale tutaj trzeba mieć kawał wiedzy. Ale po co? Komu by się chciało? W Chinach ten smartfon będzie kosztować między 970 a 1100 zł, czyli to też nie jest jakaś super hiper okazja cenowa, wydaje mi się. Nie, też mi się zdaje, że nie jest. Słuchajcie, i to jest wszystko, jeżeli chodzi o rzeczy pewne w katalogu w tym mijającym tygodniu. Natomiast ja muszę przyznać, że dorzuciłem również rzeczy niepewne, ale prawie pewne, bo tak jak niemal co roku zbliża się wielkimi krokami, tak jak co roku ostatnio zbliża się wielkimi krokami wielka impreza Samsunga, na której pokaże swoje flagowe produkty, ale specyfikacje w zasadzie już są znane, podobnie rendery, które też właściwie wyciekły. My o nich nie będziemy mówili, pogadamy o nich podczas premiery, natomiast po prostu informacyjnie w katalogu jest Galaxy Tab S8 w obu wersjach, czyli w wersji LTE i, w wersji 5G i VC. Zaraz, czy on jest LTE, czy on jest 5G? Patrz, 5G, nawet nie 5G, przynajmniej tak wskazują przecieki, no bo tak naprawdę to... A, już widzę. Ja nie dodałem wersji z obsługą danych, głównie dlatego, że nie mam pełnych danych. Dodałem tylko wersję Wi-Fi, ale za to dodałem wersję Wi-Fi trzech wersji tabletu, S8, S8 Plus i S8 Ultra. Tak to wygląda. Bo on ma w trzech wersjach być. A poza tym oczywiście dodałem flagowe smartfony Samsunga, czyli Galaxy S22, Galaxy S22 Plus i Galaxy S22 Ultra z pełnymi renderami, także można obejrzeć, jak te smartfony będą wyglądały. Wyciekło im w zasadzie wszystko. Zresztą jak zwykle i mnie strasznie... To się dzieje co roku po prostu. Dla mnie cała ta zabawa w embarga producenckie ma coraz mniej sensu, no bo miałaby sens rzeczywiście, gdyby przecieków nie było, albo by były bzdurne, drobne jakieś, ale no tu kolejny rok, kolejny raz wyciekają praktycznie wszystkie informacje i to nie dzieje się tak tylko wyłącznie w przypadku Samsunga, bo zazwyczaj jak wchodzi nowy telefon, to premiera w zasadzie od pewnego czasu jest jedynie formalnością i takim, powiedzmy, oficjalnym potwierdzeniem wszystkich wcześniejszych informacji, bo tak z 2-3 tygodnie przed właściwą premierą to już o telefonach wiadomo wszystko i tak było w przypadku praktycznie każdej ostatniej premiery, bo bez względu na to, jaki to jest producent, to i tak wszystko wycieka do sieci. To słuchajcie, globalnie stało się takim zwyczajem, że jeżeli smartfony nie wyciekają, to chyba nie są zbyt ciekawe. Znaczy nie warto robić przecieków, tak? Ja sobie nie przypominam właśnie przypadku, żeby... takiego, powiedzmy, o takim kluczowym smartfonie nie wyciekły informacje. My podpisujemy różne kwity na jakieś potworne pieniądze, że jak się rozpisujemy, podamy wam dane, to nas zabiją, zjedzą, poćwiartują i tak dalej. Kurde, wszystkie te dane latają w sieci i ja naprawdę nic nie chcę mówić, ale zobaczcie sobie wstecz różne premiery, poczytajcie sobie historię przecieków i popatrzcie, czy się coś potem nie sprawdziło, nie potwierdziło. Czasem sytuacje są kuriozalne, kiedy w przeciekach są podawane dokładniejsze informacje, niż potem producent daje na premierze. Tak. Zdarzyło się tak, że na przykład były znane, nie wiem, parametry matryc aparatów, jaki to jest typ użyty, a potem wchodzi tam nowy, nie wiem, nieważne, no jakiś tam telefon X, Y, Z, wchodzi na rynek, producent ogłasza, no ma aparat 64 mega. Ale jaki to jest typ, pytamy na konferencji, jaka matryca? Nie wiem, a to my ci możemy powiedzieć, bo my wiemy, nie?
No, tak to wygląda, słuchajcie. No, żeby mnie, no nie chcę używać mocnych słów, że to jest żenada, ale no, wkurza mnie po prostu ta sytuacja niezmiennie, bo no, tak samo teraz o różnych smartfonach mógłbym wam naprawdę już dużo poopowiadać, gdyby nie embargo. I już by było ciekawie, a tak to wybieramy jakieś popierdółki, bo niestety musimy poczekać do dnia premiery, do określonej godziny, kiedy wszystko wam powiemy, że hej, on ma to, to, to i to i patrzcie, tak wygląda. Ja nie musiałem się nawet bardzo starać w przypadku tych Samsungów, żeby znaleźć, dlatego że te specyfikacje po prostu są. I po latach sieci od X czasu i w zasadzie natomiast no, człowiek ma głupi dylemat, tak? Pisać o czymś, czy nie pisać? Czy to już podpada pod embargo, czy nie podpada? Dobra, to nie piszę. No. Natomiast powolutku, szczególnie w przypadku marek chińskich, które są na rynku europejskim, zwyczajem zaczyna być również robienie przecieków oficjalnych. To znaczy po prostu producenci, nawet nie pod przykrywką, nawet nie na takiej zasadzie, że dają jakiemuś liksterowi, tylko sami na swoich stronach przekazują po prostu część danych, która dotyczy ich nowych smartfonów, które jeszcze są przed premierą. I tak na przykład jest w przypadku, słuchajcie, Realme serii 9, to jest Realme Pro w moim przypadku i Realme Pro z Plusem. Też w zasadzie niemal wszystkie dane tych smartfonów są dostępne, rendery są częściowo dostępne, te, które macie, to są rendery raczej oficjalne. Nie, no są. Też oba te smartfony są w katalogu. Producent je pokazał jak wyglądają w renderach, dał wystarczającą ilość danych. Wymiarów nie mam na przykład, tak? No nie mam, bo akurat certyfikatorzy wymiarów nie podają, do których byłem w stanie dotrzeć. Natomiast cała reszta właściwie jest niemal pewna, pewna będzie oczywiście po premierze, ale ja mogę powiedzieć, że nie pakuję smartfonów do katalogu, jeżeli nie jestem niemal, no nie wiem, w 80% pewien tego, co wpisuję na kartach. Tak, no nie robisz po prostu, nie wymyślasz tych specyfikacji, tylko jak czegoś nie wiesz, to się nie podaje. Nie, ja jadę raczej po dokumentacji certyfikatorów, po dokumentacji sieci na przykład, po dokumentacji operatorów, która jest dostępna online. Czasem to jest dokumentacja serwisowa na przykład, która gdzieś jest instrukcje i różna inna. Po prostu się zdarza, że takie przecieki są i już. Realme się nie przejmowało, podało nie wszystkie dane, ale te powiedzmy najbardziej interesujące dotyczące telefonów podali. Oczywiście przecieki wcześniejsze, te nieoficjalne, zostały niniejszym potwierdzone, bo jak na razie dane zgadzają się jeden do jednego, więc myślę, że specyfikacje, które mamy w przypadku tych dwóch Realme też się okażą legitne, no bo skoro połowa się sprawdza, to czemu druga połowa miałaby być zafałszowana? No ale też powiemy o nich w momencie, kiedy będą oficjalnie, tak? W tej chwili nie będziemy mówili o rzeczach, które nadal nie są, tego, o ile mnie pamięć nie zawodzi. Nie są w 100% pewne, w związku z tym też sobie na razie darujemy omawianie ich tyle. I się powolutku będziemy z wami żegnali. Znowu dzisiaj krótko, słuchajcie, naprawdę nie nasza wina. Staramy się gadać, a wychodzi jak wychodzi. Z strony no, gadać o pierdołach i was zanudzać, to też nie bardzo jest sens. Też mi się zdaje, że nie bardzo jest sens. No dobra, w przyszłym tygodniu będzie dłużej, na pewno. No bo co, no bo będą te Samsungi chociażby, więc już przynajmniej będziemy mieli 6 urządzeń, o których można coś powiedzieć. Pozdrawiamy was jak co tydzień, dziękujemy bardzo za wszystkie komentarze, dziękujemy jednemu z naszych, twierdzi, że jest niemal naszym równolatkiem, także pozdrawiamy też serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy na stałe komentujecie i bardzo się cieszymy, że jesteście. Mnie niezmiernie cieszą komentarze taktyczne dla podniesienia zasięgu. Dzięki wielkie. Ale kurczę, ale jeszcze ćwiartki nie ma. Jeszcze mamy tam 24700 coś. No także jeszcze zmobilizujcie znajomych, żebyśmy chociaż do tych 25 tysięcy dojechali, co? Tak, przy czym słuchajcie, my sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy niszowi. Poza tym, że nie jesteśmy piękni i młodzi, nie nagrywamy materiałów doskonałej jakości i nakładem z ładnymi światełkami LED-owymi, bo ich po prostu nie mamy. I cudnymi mikrofonami takimi, które wiszą tutaj i tak zasłaniają pół twarzy i można do nich mówić, ale mają za to doskonałą jakość.
Oczywiście, ale czy to by oznaczało, że my powiemy coś mądrzejszego, czy powiemy coś więcej, jak będziemy mieli za Wiesz co? mikrofon? No nie. Jak sobie wyobrażę, że mógłbym mieć tutaj mikrofon pojemnościowy i że musielibyście słuchać wszystkiego, co ja słyszę teraz w tej chwili, No a tutaj u właśnie. mnie jest stosunkowo głośno, to No. dlatego mam mikrofon dynamiczny, który nie zbiera, to by nie byłoby A, za widzicie. dużo. I może się okazać, że dzięki temu jesteśmy lepsi, bo nie słychać szumów tła. Ale wiecie co, to jest trochę tak, że nie wszyscy muszą być jednakowi i kurczę, nie wiem, ja jestem właśnie tak jak ja powiedziałem, jesteśmy starzy i czasem dla nas jeszcze chyba ważniejsze jest to, co się mówi i jak się mówi o tym, a nie to, jak się wygląda i co się przewija w tle. Tak, dla mnie jest niesamowitą niespodzianką, że w ogóle chcecie nas oglądać i słuchać. Cieszymy się bardzo. Słuchaj, bo padła taka propozycja, żebyśmy może spróbowali podcasty. No podcasty są fajne, tylko że audio by trzeba było osobno rzeczywiście dogrywać. To by się tak nie dało, bo to audio, które leci z tego, z naszego programu, którym się komunikujemy, no nie jest dobre. Nie ma opcji, a nie mamy technicznej możliwości bycia razem, tak jak kiedyś, bo no, dzieli nas ładnych parędziesiąt kilometrów, więc... No, pewnie z 80 w tej chwili. No, więc logistycznie to tak średnio by wyszło. Nawet chyba więcej. No, ale jeszcze raz pozdrawiamy Was serdecznie, zapraszamy na przyszły tydzień. Tak, tak. W przyszłym tygodniu jesteśmy, tak jak powiedziałem, no jest premiera Samsunga, bo to żadna tajemnica. 9, żebym was nie skłamał, chyba o 16 spada embargo i wtedy powinny wjechać materiały do nas na stronę i tu na kanał. Mam nadzieję, że też mi się uda coś zmajstrować. Nie liczcie na Bóg wie, jakie piękne obrazki, jak u tam wielu słynnych, znanych, milionowych youtuberów, ale coś tam wam pokażę pewnie. Chyba, że mnie zamkną na kwarantannie. Różnie w tej chwili może być. To się zmienia. A, bo Adam mówi, że ma katar od tygodnia, także to no różnie. Tak, ale testy wychodzą negatywne, więc może się po prostu przeziębiłem. Zresztą jest to wielce prawdopodobne, bo wiem nawet kiedy. Ale nieważne. Natomiast wytrzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie, bo chociaż mówię, że ta nowa odmiana wirusa już jest mniej groźna, to tak jak się popatrzy, to jednak sporo osób w otoczeniu słyszy się, że złapało to. Przeważnie łagodnie wszyscy przechodzą, ale uważajcie na siebie, dbajcie o siebie i bądźcie z nami w przyszłym tygodniu, koniecznie. Do przyszłego tygodnia. Cześć, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Serwus.